Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj zaczniemy sobie od najmłodszych pisklaków i moich pseudo-odchowalników, które już niedługo, mam nadzieję, że zostaną zmienione na coś lepszego. Więc tak, zaczynamy sobie od młodych celadonów. Jest tutaj ich około 40 sztuk i jakieś, nie wiem, 11, 12, może 13 Chińczyków. Wszystkie zostały wyklute z moich jajek. No i miks wyszedł naprawdę zacny. Wyszło mi tutaj kilka nowych, ciekawych kolorów. Większość to i tak rozety i tybetany, ponieważ takich mam najwięcej. No jest tam Rangy Scarlet. A są jakieś po tym kogucie blau. Trzy sztuki, te jaśniejsze. A wyszły jakieś taksy, więc no wygląda to fajnie i obiecująco. Na pewno jakieś celadony jeszcze sobie dorzucę z zewnątrz. No i będziemy rzeźbić, kombinować w nich, żeby tutaj wyprowadzić sobie coś fajnego. Może jakieś bardziej ustabilizowane kolorystycznie linie. A może miksy, jeszcze nie wiem, zobaczymy, wszystko wiecie. U mnie to się rozbija głównie o czas. Drugi karton, odchowalnik. W większości są tutaj przepiórki japońskie w typie Jumbo. Jest też 21 wirginijskich. Dwie sztuki tylko są moje. Reszta pochodzi z jaj z zakupu. A na pewno jeszcze jakieś bobajty będę dokupował w tym roku i inkubował. Tak, żeby stworzyć sobie fajne stado na przyszły rok. A jeżeli chodzi o przepiórki Jumbo, to tutaj faraony są z zewnątrz, od mojej znajomej farmerki. Ma naprawdę bardzo ładne faraony i trochę sobie po nich tutaj obiecuję, żeby je dorzucić do tych moich z Polski. Białe, żółte i krzyżówki między nimi, to wiecie, to są moje jeszcze z czasów, jak trzymałem je razem. Więc też może coś tutaj fajnego się objawić. Powinno być też kilka faraonów, które będzie miało takie czerwone lub niebieskie wybarwienie, no ale ja tutaj ich za bardzo nie widzę. Na pewno są dwa taksida. Jeden jest czerwony, drugi jest ciemny. Zobaczymy, jak one się finalnie wybarwią. Jest też kilka rozet i tibetanów też od Helen i coś tam było ode mnie, więc taki tutaj sobie biega miksik do późniejszej selekcji. No i szybko przechodzimy na dwór. Tutaj sytuacja z gołębiami wygląda tak, jest ich na ten moment 7. Jeżeli uda mi się jeszcze złapać jakieś młode, no to będą. One na razie, wiecie, tak tutaj siedzą sobie w tej klatce. I tyle. No, mogłem je, że tak powiem, zlikwidować, a tak przynajmniej sobie żyją. Już się dość przyzwyczaiły, nie płaszą się, wiedzą, że daje im jeść. No i zobaczymy, co tam z nimi później wyjdzie. Para przepiórów wirginijskich Snowflake. Jajka od tej pary w ten weekend będą jechały do Polski. Zobaczymy, co z nich wyjdzie, jak przeżyją transport. No i oby jak najwięcej udało się ich tam wykluć. Tutaj dwa koguciki, Mexican Speckled i Snow. A dalej jajek nie ma. Wciąż czekam, aż któryś z nich po prostu pokaże, że ma macicę i zniesie jajko. Po prostu tutaj, wiecie, taki eksperyment się odbywa. Między innymi też po to trzymam te ptaki i króliki, żeby później dzieciakom móc wytłumaczyć, na czym polega prawdziwe życie.
Tutaj grupka młodych przepiórów wirginijskich. Właśnie tutaj przechodzi Red Tennessee, a jeden Snow. Tu są ptaki z pochodzeniem irlandzkim. I potem tutaj jeden właśnie, ten jak dobrze widzę, tak nagrywam teraz z kąta, to jest krzyżówka. Krzyżówka Tennessee i Northern. To jest oryginalny samiec Northern. Jest tutaj sporo kurek. I to są jajka przepióry wirginijskie, które wykułem z polskich jajek. Fajnie to wygląda. Rozwijają się całkiem spoko i będę dokupywał niedługo znowu jajka wirginijskich. Tak, żeby wykluć sobie jakieś Northern i je po prostu przemieszać ze sobą, żeby wzmocnić ich kondycję, taką wiecie, zdrowotną, genetyczną. Ponieważ inbreed to, że inbreed, chów sobny jest dość gruby. Tak mi się przynajmniej mocno wydaje. To samo mówił mi hodowca, od którego miałem jajka, tutaj właśnie tych. Więc no, próbuję rzeźbić teraz, skupować jajka, gdzie się da. I po prostu kluć i mieszać. Mam nadzieję, że na przyszły rok uda się otrzymać naprawdę fajne potomstwo od tych ptaków. I parka Snow. Przez ostatnich kilka dni miały jajko codziennie, dzisiaj jajka nie ma i już pewnie przez kilka dni znowu nie będzie. Ona tak właśnie tutaj, ta samiczka się niesie, że ona przez kilka dni niesie jajko, potem nie niesie, potem znowu niesie i nie niesie i to takie nie jest regularne. U tej Snowflake znowu jest inaczej, ona jajko ma codziennie, a czasem dwa. No i tutaj mamy koguta Feniksa i cztery fajonki. Fajne jajeczka tutaj się pojawiają. A to nie są największe faraonki, jakie kiedykolwiek miałem. One tam kręcą się koło 360 gram gdzieś, może 380. Ale zobaczcie, że ten kogut od nich nie odstaje. Tak więc tutaj fajne z tego potomstwo będzie tak samo. I od tej tutaj piątki też jajka pojadą do Polski. Od białych wirginijskich też, ale tych jajek nie będzie za dużo. I ostatnia grupa, jeżeli chodzi o przepióry wirginijskie. Oprócz tego czerwonego tutaj, to jest kurka. I już ja wam później, jak się teraz jak na nią patrzę, jak w późniejszym trochę terminie się upewnię, to powiem wam dokładnie, co to jest, ale bardzo mocno wydaje mi się, że to jest jednak nord. A i tak, tutaj oprócz tej właśnie czerwonej kurki, te wszystkie białe i ciemne z tyłu, kogut nord, a to są pisklaki wyklute z jajek od tej mieszanki, którą trzymałem w klatce, nie? Jak pamiętacie, to powtarzam 100 razy, ale powtarzam to, żeby każdy dokładnie miał rozeznanie, co to jest. I tak się rozwijają, mają naprawdę bardzo ładne wybarwienie. Najbliższe tygodnie pokażą, co jest dokładnie co, bo wiecie, tutaj te jasne Mexican, czy inaczej Snowflake, mogą zacząć wybarwiać się na Meksykany. Miałem dwa koguty Meksykana i jedną kurę. A na ten moment wygląda, że większość to Snowflake, ale nie zdziwi mnie, jak tutaj zaczną się pojawiać Mexican Speckled. U Chińczyków jeszcze sytuacja tak na szybko wygląda. Jajeczka leżą od dzikich Chińczyków. Jajka jadą do Polski, ponieważ podobno jest ich tam mało. Muszę im sypnąć paszy. A u tej mieszanki sytuacja wygląda tak i martwi mnie, bo zaczęło pojawiać się tutaj 5 jajek. Czyli te białe to jednak nie są koguty, a tak się zachowywały wcześniej. I no lipa. Więc znowu czeka mnie małe przemeblowanie z Chińczykami.
dokupiłem trochę jajek z zewnątrz. Wyinkubowałem trochę swoich, jeszcze coś swoich wrzucę. I będziemy rzeźbić na przyszły rok. No i kurczaki. One tutaj mają ciasno. Ale to już niedługo. I ta sytuacja się z kurczakami tutaj zmieni. Jeden kogut pojechał do nowego domu, lawendowy. Tutaj kolega bardzo zadowolony z wyboru. No, zostało mi jeszcze kilka rand programowych, ale to damy sobie z tym radę. Feniks, też raczej kogut. I to będzie bardzo piękny kogut. Nie wiem jeszcze skąd wezmę do niego kury, ale to wiecie, taki problem to nie problem. Najważniejsze jest to, że już niedługo kurczaki pójdą sobie do nowych zagród. I tutaj celadonki, to jest właśnie ten niebieski kogucik, o którym mówiłem. Prawdopodobnie po nim mamy tamte trzy jasne. Sytuacja u celadonków. Sytuacja płowa. Italian i Manchurian. Angielskie białe w typie jobo. Ich różni kawalerowie. Jest tutaj biały Rosetta i mocny Faraon z SLB. Była jeszcze jedna Rosetta i Phoenix, ale zostały zatłuczone. Więc są tutaj te trzy koguty. Lepiej mieć jakiekolwiek koguty niż żadnych. Jajko idzie jako jumbo mix, więc spoko. No i tutaj mamy rozety tibetany, jakieś tam fi. Tak wygląda sytuacja z przepiórkami na ten moment. Jeszcze sobie obejrzymy króliki. Biała dama. O. Piękny uśmiech. Biała dama i żółty z małym poślizgiem, ale jednak prawdopodobnie pojadą do tego nowego domu. Tu z tymi panami rozliczę się w sobotę, bo nie ma sensu ich dłużej trzymać. Ja potrzebuję wolną klatkę na chwilę, a nie będę budował tutaj nowej. Baranka. Baranka chce się dać pokryć, rzucałem do niej żółtego samca. Trochę się uspokoiła, może dostała ciąży urojony. No nie pozwoliłem jej dać się pokryć, bo takich miksów nie potrzebuję. Zresztą ona jest młoda, tak jak mówiłem, ona ma być kryta na 10 miesięcy. I tutaj maluchy, nie takie maluchy znowu, około 2 kg się kręcą. Nie ważyłem ich już przez kilka dni, więc może już tam przekraczały sobie te 2 kg, ale one wydaje mi się jakieś smukłe. Jednak mimo wszystko są duże i mają wagę znacznie lepszą niż te w ich wieku. Między innymi dlatego, że one już tutaj łapią się po 10 tygodni, chyba będą miały w piątek. To będę chciał rozdzielić samca od samic i tutaj właśnie będzie potrzebna mi ta pusta klatka. Więc tak wygląda sytuacja w mojej hodowli na ten moment. Film będzie miał znowu pewnie ponad 15 minut. I tyle. Prace w stodole posuwają się do przodu. Jeżeli nic mi się nie wykrzaczy, to w przyszłym tygodniu zwierzęta już powinny tam być.
i wtedy Wam pokażę, co tam ogólnie jest. Dobra, to tyle. Dziękuję wszystkim oglądającym. Dziękuję za angażowanie się w rozwój kanału. A właśnie, w ogóle przekroczyłem 1500 subskrypcji, za co serdecznie Wam po stokroć dziękuję. To dzięki Wam ten kanał tak naprawdę dalej funkcjonuje. Dobra, to pozdrawiam Was. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.